a dotyczyła reparacji wojennych, odszkodowań indywidualnych czy też restytucji mienia. O ile w związku z sytuacją międzynarodową po wojnie ani Polska, ani Niemcy nie decydowały o wysokości i jakości rodzaju reparacji wojennych i sposobie uregulowania tej sprawy, to po 1989 roku i zjednoczeniu Niemiec sprawa ta powinna być uregulowana w relacjach dwustronnych pomiędzy obydwoma krajami. Państwo polskie bezskutecznie podejmowało liczne próby podejmowania tych kwestii. Obywatele polscy nie otrzymali jednak jakichkolwiek odszkodowań z tytułu dyskryminacyjnego ustawodawstwa Republiki Federalnej Niemiec. Wręcz przeciwnie, należy powiedzieć, że całe ustawodawstwo Republiki Federalnej Niemiec było ustawione w tym celu, aby te odszkodowania nie wypłacać obywatelom polskim. Społeczność międzynarodowa powinna wiedzieć, jakie były rzeczywiste skutki II wojny światowej dla Polski, jakie poniosła straty, a także jakie reparacje wojenne i odszkodowania otrzymali, a w zasadzie nie otrzymali obywatele polscy od czasu jej zakończenia. Trzeba podkreślić, że dzisiaj Rzeczpospolita Polska i Niemcy są członkami wielu organizacji międzynarodowych, których celem jest przestrzeganie praw człowieka, praworządności, demokracji oraz prawa międzynarodowego. W związku z powyższym rządom oraz społeczeństwom obu krajów powinno zależeć na tym, aby kwestie te w sposób konkretny, konsekwentny i całościowy były uregulowane w umowie bilateralnej zawartej przez rządy Polski i Niemiec. Chcę podkreślić, Wysoka Izbo, że nasze działania, które podjęliśmy 1 września, publikacja raportu, gdzie zaprezentowaliśmy skalę strat materialnych, niematerialnych, demograficznych, ale także wczorajsza uchwała Sejmu, zapoczątkują etap, który doprowadzi nas do zawarcia takiej umowy z rządem Niemiec. Głęboko w to wierzę. Dziękuję jeszcze raz za podjętą w dniu wczorajszym uchwałę i myślę, że ta sprawa powinna nas, jak żadna inna, zjednoczyć w tym słusznym celu, który powinien być już dawno uregulowany. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Dziękuję bardzo, panie pośle.